Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Passer. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem, osoba, którą zapewne znacie z kanału Wyprawy Leona. Państwa i moim gościem Rafał Romanik. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Pozwolę, że zanim zaczniemy rozmowę, przedstawię kolejny obraz Alfreda Witolda Oruby. Jest to zamek w Bolkowie, a Tobie, Bolku, z czym się kojarzy? Podziemia pod wzgórzem Ryszarda. Bardzo ciekawy temat, ponieważ podziemia bardzo, bardzo długo niezbadane i tak naprawdę dopiero kilka lat temu udało się tam wejść do środka. Mam film z tej eksploracji, natomiast z pewnych względów publikacja została wstrzymana, więc widzowie kanału się filmu nie widzieli, natomiast liczę na to, że finalnie uda się ten odcinek kiedyś opublikować. Powiedz, skąd pomysł w Twoim życiu, żeby zacząć penetrować niezbadane rzeczy, które są w nie tylko w naszym regionie, ale również w Polsce? Wiesz co, tak ogólnie cała moja rodzina, bliższa jak i dalsza, a przede wszystkim tata oraz dziadek, pracowali na kopalniach tutaj w Wałbrzychu. Tata na kopalni Wałbrzych, dziadek na Witoldzie oraz na Barycie w Boguszowie Gorcach. Natomiast w momencie, kiedy ja się urodziłem, to wałbrzyskie, że tak powiem, zagłębie węglowe było już w stanie likwidacji. Więc ja zawsze powtarzam, że gdzieś ta krew górnika w moich żyłach płynie, natomiast nie miałem okazji pracować na kopalni. Niemniej jednak gdzieś ta fascynacja została gdzieś tam we mnie zaszczepiona i ciężko mi powiedzieć. Ja zawsze mówię tak, jakimś hobby można się albo zarazić, albo z nim urodzić. I w moim przypadku było to drugie, więc się urodziłem. Ciężko to wytłumaczyć, ale po prostu w momencie, kiedy gdzieś tam pojawił się pierwszy obiekt, to mnie on na tyle zafascynował, że postanowiłem jakby to kontynuować, czego finalnym efektem jest kanał na YouTubie. Tutaj nieskromnie powiem, że jeden z większych, o ile nie największy w tej tematyce w Polsce. Chciałem się zapytać o tą rzecz taką, czy pierwsza taka eksploracja to była faktycznie z kamerą, z aparatem, czy to była sama pasja, wejście, sprawdzenie, jak to wygląda? Pierwsza eksploracja to w ogóle też to jest niezła ciekawostka, ponieważ my prowadziliśmy badania poziomu promieniotwórczości w obiektach RIZE. W Rzeczce, w Walimiu i wówczas podczas wykonywania tych badań stwierdziłem, zrobię fotorelację. Powstała fotorelacja, którą gdzieś musiałem zamieścić, a więc powstał blog, na którym przez kilka lat publikowałem materiały, aż w końcu zostałem namówiony do tego, żeby założyć kanał na YouTubie, no i to był strzał w dziesiątkę. A więc ta pierwsza eksploracja to ten rok 2012 i wtedy gdzieś tak jakby zainteresowałem się tym światem podziemnym. Nie ma strachu przy wchodzeniu do takich pomieszczeń? Wchodzisz sam z kimś, z osobą, która Ci pomaga sprzęt obsługiwać? Tak, wiesz co, od początku istnienia kanału, czy nawet samego bloga, ja powtarzałem pewne hasło, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim. Czyli nawet eksplorując pierwszą sztolnię, taką typowo górniczą, albo po części górniczą, ponieważ sztolnia rycerska w Boguszowie Gorcach służyła do gromadzenia wody pitnej, wody na potrzeby wodociągowe. Ja już wtedy, jako ten 17-latek bodajże, wiedziałem, że muszę mieć kask. Ja ten kask kupiłem w zwykłym sklepie BHP, ale kask musiałem mieć. I gdzieś na przestrzeni lat to hasło też się nie zmieniło, no gdzieś tam nie zeszło na boczny tor. Więc zaczęło się dokupowanie detektorów, lepszych latarek, lepszego sprzętu, ale też wyrobiliśmy sobie taki schemat działania w przypadku, gdyby coś się stało. Czyli tak, przede wszystkim podczas każdej eksploracji ktoś mi towarzyszy. I nie są to osoby, że tak się kolokwialnie wyrażę, z ulicy, tylko też jakby funkcjonujące w ramach tego mojego hobby. A więc nawet jeżeli na moich filmach czy tam fotorelacjach nie ma nikogo, jestem sam, to tylko z tego względu, że te osoby po prostu nie chcą gdzieś tam swojego wizerunku publikować w sieci, ale one są. Ponadto, tak jak wspomniałem, mamy wypracowany taki schemat działania, a więc w momencie, kiedy gdzieś wchodzę, biorę lokalizację wejściówki, lokalizację wlotu do sztolni, wysyłam ją na moją grupę Wypraw Leona, czyli osób, które też zajmują się eksploracją, dysponują odpowiedniej klasy sprzętem. Podajemy godzinę wejścia oraz wyjścia, czyli w momencie, kiedy ja wchodzę, melduje się godzina 16, powiedzmy, wchodzę do sztolni Złotych Wołów, wychodzę za 2 godziny. Jeżeli ja za 2 godziny się nie zamelduję na powierzchni tej mojej grupie,
no to oni wtedy przyjeżdżają, sprawdzają, czy doszło do zawalenia się wlotu. Jeżeli tak, mogą podjąć próbę odkopania, ewentualnie wzywają służby. Jeżeli nie, to mogło się okazać tak jakiś czas temu. Po prostu Leon się zagapił, robiłem zdjęcia, robiłem dokrętki. No i nie zdążyłem wyjść na czas, więc wówczas przyjechali, oni wchodzą, a Leon wszystko w porządku, tak, mówię, zagapiłem się, nie wziąłem po prostu zegarka do sztolni, była chostka, ale jednak, więc to działa. Czyli w przypadku takiej eksploracji strachu nie ma? Wiesz co, powiem tak, większy stres mam teraz tutaj podczas wywiadu z tobą przed kamerami, aniżeli będąc tam. I to nie jest tak, bo tak... Ważne jest, żeby się bać, bo to faktycznie strach sprawia, że nie ryzykujemy aż ponad to. Czyli jest się bardziej ostrożny. Właśnie. Ostrożność, doświadczenie i jakby świadomość tego, na co nas stać pod kątem czy fizycznym, żeby się gdzieś wczołgać, nie zaklinować, oraz pod kątem sprzętowym. No bardzo dużo po prostu bardzo dużo sprzętu kupujemy, najwyższej klasy, detektory certyfikowane, aparaty ucieczkowe, aparaty powietrzne, tutaj niejedno OSP by nam pozazdrościło, myślę, że sprzętu, agregaty prądotwórcze, motopompy, jeżeli trzeba sztolnie odwodnić. I tak naprawdę mamy bardzo dużo sprzętu, ale też w przeciągu tych około 12 lat pojawiło się jakieś doświadczenie. Więc to nie jest tak, że Leon się niczego nie boi, bo to wtedy jest problem. Nie? Jeżeli idziesz przed siebie i na nic nie zważasz, może pojawić się problem, nie? Jakiś wypadek. A wypadek pod ziemią nierzadko może być wypadkiem śmiertelnym po prostu. Nie? To na filmach wygląda fajnie, wygląda przyjemnie, siedzimy sobie w fotelu, oglądamy wyprawę Leona. Natomiast my mamy tą świadomość, że ten błąd może nas kosztować życie. Więc my nie ryzykujemy, jesteśmy po prostu świadomi swoich ograniczeń, ale też możliwości. Więc nie ma strachu, jest po prostu taki, wiesz, zdrowy rozsądek, nie? Kalkulacja, chłodna kalkulacja. Jak powstawały kolejne tematy z biegiem lat? Wiadomo, że pierwsze sam poszukiwałeś tych sztolni, a później to już było tak, że znając Ciebie z kanału, ludzie sami przesyłali ciekawe tematy? Tak, wiesz co, wiele ogólnie sztolni jest zaznaczonych na typowych mapach turystycznych, którą kupisz w kiosku, którą kupisz na stacji paliw, one są zaznaczone jako ciekawostki i tam da się wejść i wiele odcinków powstało w takich właśnie miejscach. Ale obecnie gdzieś ten kanał się na tyle rozrósł, poszedł nie tylko w Polskę, ale w świat, że jeżeli gdzieś w Polsce, ale nie tylko, zapadnie się ziemia, to nierzadko jest tak, że ja wiem pierwszy, a nie służby. Zresztą no, jesteśmy w miejscowości Szczawno-Zdrój, tutaj jakiś czas temu. Zapadł się szyb na boisku, takim wiesz, dla dzieci. Dzieciaki po prostu sobie stworzyły boisko. Nie wiem, czy to jest administracyjnie Szczawno-Zdrój, czy już Wałbrzych, tam gdzieś rejon Wzgórza Gdymina. Zapadł się szyb. Ja o tym szybie dowiedziałem się pierwszy. To znaczy jeden z moich widzów złapał za telefon, Leon, zapadła się ziemia. Ja przyjechałem, mapa, kamery, posprawdzaliśmy wszystko. Od razu okazało się, że to nie jest jakaś studnia, tylko górniczy szyb. Zapadł się. On po prostu podczas opadu w deszczu, gdzieś tam ziemia namokła, wszystko wpadło do środka. I tam bawiły się dzieciaki kiedyś, grały w piłkę. Gdyby to się stało wtedy, kiedy one grały, no mielibyśmy do czynienia z tragedią. I no i wówczas oczywiście to też jest na materiale, my ten szyb zbadaliśmy, zrobiliśmy taką wstępną inwentaryzację, no i oczywiście powiadomiliśmy służbę, a dokładnie Straż Miejską, która przyjechała, zabezpieczyła to miejsce wraz ze strażą pożarną i na ten moment chyba szyb został zlikwidowany poprzez zamknięcie po prostu betonową płytą, ale nierzadko jest tak, że jakby to ja dowiaduję się pierwszy. Albo nawet jeżeli nie dowiaduję się pierwszy, to po prostu tematy lokalne, no ja tutaj z Wałbrzycha wiele osób znam, ktoś zadzwoni. Ale gdzieś tam Jelenia Góra, jakiś Bolesławiec, ludzie znają mnie właśnie z internetu, nie? Więc wiedzą, że nawet jeżeli jakimś tematem zajęło się w odpowiedni sposób miasto czy jakieś inne służby, to ja i tak dostaję tak zwany cynk, żebym po prostu mógł zrealizować odcinek i po prostu przedstawić jakiś temat, no bo jakby nie patrzeć, no niewiele jest takich kanałów w szczególności, które się tym zajmują, nie? Więc zazwyczaj jest tak, że sztolnie, podziemia, wyprawy Leona. Według Ciebie najciekawsza wyprawa, którą odbyłeś? Wiesz co, bardzo, bardzo dużym przeżyciem dla mnie była możliwość zrealizowania prac, które odbywały się w Lubaniu. Tam bodajże 2 albo 3 lata temu podjęto pracę mające na celu przedostanie się do dawnego schronu poniemieckiego, który był niedostępny od czasu zakończenia II wojny światowej. I w tych pracach miałem okazję uczestniczyć. Można powiedzieć, że temat miałem na wyłączność pod kątem relacjonowania tych prac w sieci, czy to na Facebooku, czy po prostu na moim kanale na YouTube, Podziemia pod Kamienną Górą. I wówczas mogłem obserwować cały etap odkopywania tego obiektu, zabezpieczania go na nowo, ponieważ tam była ekipa górnicza, która odkopywała ten obiekt, zabezpieczała stropy, ociosy. I tak naprawdę to było takie nieznane, bo nie wiedzieliśmy, co tam możemy zastać. No chodziły różne plotki, jakaś broń, jakieś dokumenty, oczywiście jakieś kosztowności.
Finalnie na ten moment, bo tam prace jeszcze trwają, na nic nie natrafiono, ale to było ogromne dla mnie przeżycie. A pod kątem takiej bardziej eksploracji, której my się podjęliśmy na własną rękę, bez wątpienia Lisia Sztolnia w Wałbrzychu. Zabytek na skalę europejską, obecnie niedostępny dla turystów, chociaż liczę na to, że uda się ją finalnie udostępnić. Udało nam się tam do środka wejść w pełnej ochronie dróg oddechowych. No właśnie, jak z tym gazem tam jest. Dokładnie. Wiesz co, to był pierwszy przypadek, kiedy przekręcił mi się detektor wielogazowy. Dysponujemy detektorem wielogazowym, takim konkretniejszym, żeby jakby zobrazować, że to jest konkretniejszy detektor, to jego cena to około 11-12 tysięcy złotych. On mierzy 5 gazów, tlen, tlenek węgla, siarkowodór, metan, dwutlenek węgla, chyba nie wymieniłem, tak? I tam skończyła nam się skala. Czyli w momencie pokonywania kolejnych metrów lisiej sztolni, ten detektor już był nieprzydatny, ponieważ te wskazania wariowały. On już tam po prostu dosłownie się przekręcił i gdybym w tamtym momencie rozszczelniła mi się maska, nie dopatrzyłbym się rozszczelnienia czy przewodów, czy butli, czy po prostu tego powietrza, zużyłbym za dużo i tą maskę bym zdjął albo by mi odpadła, kilka wdechów i byśmy tutaj nie siedzieli. I to było takie miejsce, które wiesz, idziesz sobie z kolegą, realizujemy odcinek, rozmawiamy, wszystko fajnie, ale masz świadomość tego, że jakikolwiek awaria sprawia, że już na powierzchnię nie wracasz. My oczywiście dysponowaliśmy wtedy jeszcze aparatem ucieczkowym, takim typowym górniczym, ponieważ każdy górnik obecnie też pracujący pod ziemią musi być wyposażony w taki osobisty aparat ucieczkowy, który zapewnia godzinę oddychania w takiej sytuacji awaryjnej. My tym sprzętem oczywiście też dysponujemy. Pytanie jest tylko, czy ja zdążyłbym tam aparat założyć. Więc to była taka faktyczna sytuacja, kiedy trzeba było po prostu uważać bardzo, bo w drodze powrotnej tam wystawały takie haczyki, przy stropie była podwieszona lutnia, a więc taki rękaw wentylacyjny. Ja w drodze powrotnej już na takim luzaku tym haczykiem zahaczyłem o przewód. I tak w pewnym momencie cyk i zawisłem. I mówię do kolegi, mówię wracaj, bo ja mówię, ja nie wiem, czy tu mogę zdjąć maskę, bo ja zdejmę i pojawi się problem. Mogę szarpnąć, ale wtedy mogę wyrywać wąż. Więc wtedy na pewno trzeba było bardzo mocno uważać. No i oczywiście też taki temat bardzo ciekawy, też szyb. Kolega w rejonie Wałbrzycha kopał pod kątem wprowadzenia jakiejś tam rury wodociągowej. Natrafił na klapę metalową, taką jak trochę jak z serialu Lost. Wiesz, klapa magiczna, nie wiadomo dokąd prowadzi. No na podwórku po prostu klapa metalowa. Otworzył, a tam kilka takich drabin po 5 metrów prowadzących gdzieś głęboko pod ziemię. Zostaliśmy oczywiście wezwani jako pierwsi, zrobiliśmy rekonesans w pełnej ochronie dróg oddechowych. Okazało się, że jest to stary szyb, który nie był zaznaczony na żadnej mapie. Finalna głębokość to było około 400 metrów z tego co pamiętam. Udało nam się zejść na około 60 metrów, ponieważ dalsze partie były już potwornie zalane. I tam też była taka grubsza, fajniejsza akcja, ponieważ kupiliśmy wentylatory odpowiedniej klasy, kupiliśmy rękawy wentylacyjne. I finalnie, kiedy powstał drugi odcinek na kanał, my już mogliśmy tam zejść bez aparatów, ponieważ cała rura szybowa była przewentylowana. I to były takie prace, które prowadziliśmy na własną rękę. Powoli zbliżając się do końca, nie trudno mi zapytać o sprzęt audiowizualny, czyli nagrywanie, już o samym montażu pewnie też opowiesz, bo to, co widzowie widzą finalnie, no to nie jest tak szybko nagrane, jakbyśmy się tego spodziewali i też odpowiedniej klasy sprzęt potrzebujesz, żeby ten materiał przygotować. Tak, rozmawialiśmy tutaj chwileczkę przed nagraniem. Faktycznie, sprzęt jest bardzo ważny, żeby jakby ta druga moja pasja, a więc filmowanie powstało, bo to jest tak, mógłbym wejść do tej sztolni, porobić jakieś zdjęcia telefonem, wyjść. Ale gdzieś, kiedy zacząłem tworzyć te moje filmy, to gdzieś ta pasja do tego montażu, do składania filmów się pojawiła i nierzadko sam montaż, czyli sposób też przedstawienia widzowi danego tematu, sprawia mi więcej frajdy niż sama eksploracja. Nierzadko tak jest. Więc też gdzieś od początku była bardzo duża inwestycja w sprzęt audio oraz wizualny. Wchodzimy do obiektów zalanych. Ostatni odcinek wody dotąd, kask musiałem zdjąć, ponieważ szorowałem kaskiem po stropie. Gdzieś tam pojawiają się kamery sportowe jakiejś wyższej klasy, pojawiają się bezlusterkowce oraz stabilizatory obrazu, czyli kiedy Leon wchodzi sobie do sztolni, to nie jest tak, że jest tak fajnie, płynnie ten obraz, wszystko wygląda dobrze doświetlone, tylko tutaj stabilizator obrazu,
muszę uważać, żeby go nie zalać, na dole oświetlacz, który też nie jest wodoodporny. Jest to szeroki kąt, nie spotkałem się jeszcze z takim oświetlaczem, który byłby odporny na te warunki, że tak powiem, wodne, a więc muszę uważać, żeby tego nie zalać, więc gdzieś tam czasami tak, czasami ten stabilizator, ręce odpadają. No i oczywiście poruszając się po tych różnych nierównościach, po tych skałach, mam wówczas do dyspozycji tylko jedną rękę. Gdzieś tam trzeba się przycisnąć, no to muszę się przycisnąć z tą kamerą. Druga sprawa, właśnie kwestia mikrofonów. Kiedyś były to mikrofony kablowe, ale po tym jak zalałem kilka, przerzuciłem się na mikrofony bezprzewodowe, które też utopiłem. Podczas dwóch ostatnich odcinków utopiłem zestaw mikrofonów od Rode'a, prawie 1500 zł. Wróciłem do domu, podłączam mikrofon, żeby zgrać audio. Coś śmierdzi. Mikrofon zaczął się topić. Utopiłem mikrofon, spaliłem mikrofon, a podczas ostatniej eksploracji utopiłem drugi mikrofon, a więc tego sprzętu nagraniowego faktycznie też dużo się zużywa. Więc nie tylko sprzęt taki stricte pod kątem bezpieczeństwa, ale właśnie przede wszystkim nagraniowe, żeby te odcinki powstały. Nie? Co wówczas dogrywasz, na przykład audio osobno? Tak, zdarzało mi się nagrywać tak zwanego lektora. Natomiast staram się teraz ostatnio też właśnie mieć tak zwany backup, czyli przede wszystkim mikrofon gdzieś tutaj jak najwyżej głowy, czubka głowy, żeby go nie zalać, ale też kamera w miarę dobrze zbiera dźwięk, więc staram się mieć takie, wiesz, drugie rozwiązanie w razie czego, nie? Ale zdarzało się tak, że nagrałem odcinek, no i to audio się nie nagrało. Albo kamera zrobiła mi psikusa, czyli niby się nagrywała, ale pod koniec odcinka wyłączyłem nagrywanie, zacięła się cały materiał do kosza. Jak organizm znosi taką eksplorację? Bo widziałem również w swoich programach, że jesteś ubrany w pianki, takie jak na przykład do windsurfingu. Zgadza się. Wiele obiektów jest zalanych z uwagi na to, że nie działają szczelnie odwadniające. Więc zazwyczaj jesteśmy wyposażeni w spodnie buty bądź też wodery, więc takie bardziej tutaj do pach. Natomiast te bardziej zalane obiekty eksplorujemy w piankach do nurkowania, właśnie do windsurfingu, czyli pianki, które zapewniają nam ten komfort cieplny, umożliwiający przebywanie w tej wodzie, no nie wiem, 2-3 godziny. Później ta pianka jest jednak za cienka, no i pojawiają się takie pierwsze objawy zapewne hipotermii. Tym bardziej, że aby obsługiwać sprzęt nagraniowy, nie mogę mieć rękawiczek. Więc są rękawiczki też z pianki takie do nurkowania, które zapewniają komfort. Ja z nich nie korzystam, ponieważ muszę od czasu do czasu tam sprawdzić, czy wszystko jest ok. Natomiast jest zimno. Musimy pamiętać o tym, że w tym świecie podziemnym temperatura oscyluje w granicach 12 stopni. Woda zapewne troszeczkę zimniejsza. No i nierzadko zdarzało się tak, że te wodery czy spodnie buty nam przeciekły. Więc wówczas leją tam do pasa czy do pach wypełnione w wodzie, nie? Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem Rafał Romanik, czyli Wyprawy Leona. Dziękuję, że przyszedłeś do studia. Oczywiście oglądajcie regionalne Tete-a-Tete, czytajcie Regional Info i zaglądajcie na YouTube Sportowy Wałbrzych TV. Do zobaczenia. Do zobaczenia, również dziękuję.